odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie na leszczyńskim rynku odbył się wiec wsparcia, kolejny dziś 25 lutego o godzinie 19. Na 49. sesji Rady Miejskiej Leszna prezydent Łukasz Borowiak poinformował o gotowości Leszna na przyjęcie ewentualnych uchodźców w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Przedszkole miejskie nr 6 przeznaczono do likwidacji. Decyzja zapadła na sesji Rady Miejskiej Leszna. Projekt uchwały popierającej rząd i krytykującej Unię Europejską w kwestii ochrony klimatu został zdjęty z porządku obrad 49. sesji Rady Miejskiej Leszna. Na 2 miesiące do aresztu trafił fałszywy policjant, który wyłudził od 61-letniej leszczynianki 150 tysięcy złotych. Wcześniej kobiecie wmówiono, że jej syn śmiertelnie potrącił ciężarną kobietę. Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami, już teraz warto go zaplanować. Teatr Miejski w Lesznie przygotował propozycję na to święto. 10. Leszczyńskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się 1 marca. Zawodnicy Gejmale przy Futsal Leszno rozegrali mecz 1/8 Pucharu Polski, pokonując na wyjeździe Team Lemborg 10-2. To historyczne zwycięstwo i awans do ćwierćfinału. Leszczyńska drużyna po raz pierwszy zaszła tak daleko.